Cześć moi drodzy z tej strony, Kary. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie 5 faktów o postaci z Ninjago, czyli Moro. Zapraszam was wszystkich do oglądania tego odcinka. 1. Byłam pierwszym uczniem senseju. Sensei Sensej myślał również, że jest on zielonym ninja, lecz los bywa mylny. No i nie stał się on zielonym ninja. 2. Tego żywiołem jest wiatr, czy to dziwne, że Chen nie potrzebował jego żywiołu oraz niej do tego, aby stać się anakondowcem. Czy wam też to się wydaje dziwne? 3. W sezonie piątym, czyli opętaniu, opętał on właśnie Lloyda. Na szczęście Lloydowi nic nie jest, no i odzyskał swoją dawną formę. 4. Zginął on w jaskiniach rozpaczy podczas poszukiwania grobowca pierwszego mistrza Spinjitsu, a zabiły go najprawdopodobniej wybuchowe gejzery. Ktoś tutaj miał niezłego pecha, no ale trudno. 5. Wszyscy myśleli, że Moro zginął wraz z przeklętą krainą, lecz to nieprawda. Wystąpił on w siódmym sezonie no i nie wiemy jeszcze jaką gra rolę, lecz pojawił się w trailerze. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli macie pomysł na kolejny odcinek, piszcie w komentarzach. No i jeśli się podobało, to łapka do góry, komentarz i subskrypcja. Do zobaczenia!